Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i dzisiaj opowiem Wam o Labwonie Otysy Moszwek. Jest to książka, którą, jeżeli pamiętacie mój film o polecajkach na ten rok, który dostałam od znajomych, poleciła mi Ola z Bukstową i już wtedy mówiłam Wam, że jest to powieść, która wzbudza sporo kontrowersji i w związku z tym, tym bardziej chcę się z nią zmierzyć i chcę ją przeczytać. Nie chciałabym jakoś bardzo dużo mówić o fabule, bo mam wrażenie, że odkrywanie tej historii, która została tutaj opisana, jest przyjemnością samą w sobie, więc im więcej zdradzę, tym więcej tej przyjemności mogę Wam odebrać. No ale powiem dosłownie kilka słów. Labwona jest wymyślonym średniowiecznym lennem, które często napadane jest przez zbójców i właśnie w takim momencie poznajemy tę miejscowość krótko po takim ataku. Głównym bohaterem jest Marek, syn pasterza, uznawany za takiego trochę wioskowego głupka, chłopiec, który urodził się zdeformowany i który no, trochę nie ma takiego celu w życiu i wydaje się niespecjalnie do czegokolwiek nadawać, nie wpisuje się w tę małą społeczność, żyje gdzieś tam na marginesie, na uboczu. I pewnego dnia ma miejsce zdarzenie, trudno to nazwać wypadkiem, które zmieni całkowicie jego życie. Pewnego rodzaju, powiedzmy, katastrofa, tragedia. A właściwie zmieni nie tylko życie jego, bo również wszystkich mieszkańców Labwony, choć nie da się tutaj tego tak jednoznacznie połączyć, dlatego że mamy tutaj oczywiście pokazane konsekwencje działań głównego bohatera, ale po pierwsze, nie zawsze te konsekwencje wydają się być logiczne i wynikać dokładnie z tego, co bohater robi. Po drugie, mamy tutaj coś w rodzaju takiego dziwacznego, złośliwego fatum, które kieruje losami Labwony w sposób dość nieprzewidywalny i taki właśnie czasami wydawałoby się nielogiczny. To, co sprawia, że ta książka jest dosyć kontrowersyjna, to jest to, że jest tutaj dużo takich scen, które możemy uznać za obrzydliwe. I ja też w pewnych momentach cieszyłam się, że nie jem nic przy lekturze i też może nie były to sceny, które mi się jakoś bardzo miło czytało, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie jest to nic takiego, czego czytelnik czytający no po prostu literaturę dla dorosłych nie byłby w stanie znieść, ale zaznaczam, że jeżeli jesteście wrażliwymi czytelnikami, jeżeli są sceny, które są dla Was w literaturze gdzieś tam za mocne, robią na Was wrażenie takie dosyć nieprzyjemne, no to warto sobie sprawdzić jakieś tam trigger warningi w związku z tą książką. Ja więcej Wam nie powiem, no żeby tutaj nie zdradzać za dużo. Kiedy czytałam tę książkę, od razu przypomniała mi się taka baśń, którą pamiętam z dzieciństwa. Baśń braci Grimm, Głupi Jasio. I tam główny bohater usłyszał od kogoś, że powinien rzucić na dziewczynę ciepłym oczkiem, więc udał się do obory, wydłubał zwierzętom gospodarskim oczy i tymi wydłubanymi gałkami ocznymi rzucił w dziewczynę. No i to jest historia, która myślę miała być zabawna i mamy tam pewnego rodzaju groteskowe poczucie humoru. Główny bohater nie zrozumiał przenośni, w związku z tym doszło do sytuacji, która jest makabryczna, jest obrzydliwa, ale jest też z założenia śmieszna. A nas dzisiaj niekoniecznie ta sytuacja bawi. Mamy takie wrażenie, że być może to nie jest baśń, którą warto czytać dzieciom, chociaż ja akurat pamiętam ją z dzieciństwa. I też myślimy trochę bardziej o cierpieniu tych zwierząt, trochę bardziej może nas cała ta sytuacja oburza. Jest szansa, że nie jesteśmy rozbawieni, dlatego że nasza współczesna wrażliwość jest już inna niż wrażliwość ludzi, którzy żyli w czasach, kiedy ta baśń powstała. I trochę taki eksperyment robi tutaj moim zdaniem Moszwek, która zestawia tę naszą właśnie współczesną wrażliwość z opisami no, naturalistycznymi tego, co kiedyś mogło się zdarzyć na wsi. I to jest pewnego rodzaju ekstremum, jeżeli chodzi o to, co mamy w powieści, ale też wielokrotnie czułam, że te sceny mają nas szokować, ale nie po to, żeby no, więcej się mówiło o tej książce i żeby właśnie ona tak odrzucała czytelnika, tylko właśnie po to, żeby gdzieś tam testować tę naszą wrażliwość i żebyśmy wykonali pewnego rodzaju eksperyment myślowy, czy taki emocjonalno-myślowy przy okazji tej książki,
właśnie zestawiając nasze współczesne oczekiwania z tym, co mamy tutaj opisane. W ogóle powiedziałabym, że jest to historia, która jest pewnego rodzaju makabryczną, brutalną baśnią. Tutaj tych motywów baśniowych mamy sporo. Mamy niewidomą wiedźmę, która wykarmiła swoim mlekiem większość mieszkańców Labwony i właściwie nie jest wprost powiedziane, że ona jest wiedźmą, ale no to, co ona robi, na to wskazuje. Mamy tu władcę, który jest postacią taką właśnie, no trochę okrutno-komiczną, bardzo groteskową. Mamy to wspomniane Fatum, które zdaje się działać w taki niekontrolowany, ślepy sposób i na przykład sprowadza na Labwonę głód i różnego rodzaju nieszczęścia. Ale równocześnie widzimy, że tak naprawdę wiele tych sytuacji, które są gdzieś tam wyolbrzymione, właśnie takie przerysowane, groteskowe, to są sytuacje, które mogły się zdarzyć. Ta relacja pana z biedotą, to w jaki sposób zachowują się ludzie wystawieni na ekstremalne warunki, w tym wypadku jest to susza i głód. Ta brutalność, która rodzi się z jednej strony z niedostatków i tego, że człowiek chce po prostu przetrwać w bardzo trudnych warunkach, a z drugiej strony rodzi się z nudy i w sytuacji, kiedy ktoś posiada wszystko i nie wie za bardzo, co z tym wszystkim ma robić. Więc zestawienie tych dwóch elementów jest naprawdę ciekawe i myślę w ogóle, że jeżeli tak poszukacie tutaj w tej książce, to znajdziecie dużo więcej ciekawych motywów, które można omówić już, no, zdradzając trochę więcej z fabuły i które można zestawić z różnymi symbolami i właśnie odczytywać tę całą opowieść nieco bardziej metaforycznie. Ale wydaje mi się, że nawet ślizgając się trochę bardziej po powierzchni i czytając tę opowieść po prostu jako taką właśnie okrutną baśń, też można się bardzo w tę książkę wciągnąć i z zainteresowaniem śledzić te wydarzenia, które, tak jak mówię, nie wpisują się do końca w pewne schematy, w związku z tym mogą w wielu momentach nas zaskoczyć. Ja byłam bardzo wciągnięta i czytało mi się tę książkę bardzo dobrze i w ogóle uważam, że jest to dobra powieść, która mi się podobała. Już jakiś czas minął od lektury, a ja nadal wspominam ją bardzo dobrze i chętnie do niej wracam myślami. Ale równocześnie, mimo że w takiej sytuacji zwykle mówię, że bardzo polecam Wam daną książkę i dobrze by było, żebyście po nią sięgnęli, to tutaj trochę bym się jednak cofnęła o krok i nie brała na siebie tej odpowiedzialności, bo jest to książka, która mnie się podobała, ale trochę trudno mi jest wskazać osoby w moim otoczeniu, której bez żadnego problemu i wątpliwości bym tę książkę poleciła. No może Asi, myślę, że ona mogłaby być zadowolona z lektury, ale to nie jest książka, którą dałabym do przeczytania mojej mamie, mojej siostrze. Jest to książka, która może budzić odczucia, za które nie chcę brać odpowiedzialności. Więc jeżeli sięgniecie po moim filmiku, po tę książkę i będziecie odrzuceni i właśnie jakoś zniesmaczeni, to proszę, nie obwiniajcie mnie, sięgacie na własną odpowiedzialność. Ja uważam, że warto się z tą książką zmierzyć i warto zaryzykować być może przeczytanie czegoś, co bardzo się różni od tego, co się teraz wydaje. I mam wrażenie, że to też jest duża wartość tej książki, że ona jest dziwna, nietypowa i jakoś przez to świeża, mimo że odwołuje się do pewnych motywów, które są właśnie bardzo stare, które możemy kojarzyć z historii takich dawnych. Poza tym muszę przyznać, że te ostre reakcje związane z tym, że te sceny tutaj są niepokojące, obrzydliwe, moim zdaniem są trochę przesadzone, bo ludzie powszechnie oglądają na przykład, nie wiem, filmy Tarantino i widzą choćby w kinie takie rzeczy, które po których obejrzeniu nie powinno ich szokować to, co znajduje się w Labwonie. No ale tak jak mówię, każdy ma swoją indywidualną wrażliwość i miejcie świadomość, że to właśnie ta wrażliwość ma być tutaj wystawiona na próbę w przypadku powieści o Tessy Moszwek. I jeszcze dosłownie słówko o języku. Książkę przetłumaczyła Teresa Tyszowiecka i pewne zabiegi językowe w tej książce mnie dziwią i myślę, że są celowe i myślę, że w tłumaczeniu wypadają dobrze, dlatego, że mamy tutaj język, który jest właściwie współczesny, czasem mamy jakieś elementy stylizacji językowej, no ale na przykład mamy władcę, co do którego bardzo często pada określenie, że złapał focha. I dużo takich bardzo, bardzo potocznych, współczesnych sformułowań tutaj pada, co mam wrażenie ma właśnie dodatkowo nam pokazać, że to nie jest powieść historyczna i że to nie jest jakaś właśnie prawda historyczna, która została tutaj przedstawiona,
A z drugiej strony to, że mam wrażenie, że ten współczesny język dużo częściej dotyczy tej konkretnie postaci, właśnie tego władcy, być może ma nas gdzieś ustawić po jego stronie, to znaczy pokazać, że my jesteśmy bardziej w jego pozycji, w pozycji osoby uprzywilejowanej, która raczej może być okrutna z nudów i z nadmiaru, a nie dlatego, że ma takie trudne życie. Ale to jest bardzo daleko posunięta interpretacja, jeżeli chodzi o ten język. Jeżeli czytaliście, to możecie powiedzieć, co o niej sądzicie i czy się zgadzacie. I w ogóle myślę, że warto, żebyście się podzielili swoimi przemyśleniami, jeżeli czytaliście tę książkę, bo to jest taka powieść, która moim zdaniem świetnie się sprawdzi na jakiś dyskusyjny klub książki, dlatego że myślę, że każdy czytelnik może ją czytać odrobinkę inaczej. I to tak naprawdę wszystko, co w tym momencie mam Wam do powiedzenia. Pewnie zaraz jak skończę nagrywać, to przypomni mi się kolejne 50 rzeczy, które mogłam powiedzieć w tym filmie, ale może dobrze, że zostawiam Wam więcej pola na własną zabawę z tą książką i na własną interpretację. Bardzo dziękuję Oli za polecajkę, zdecydowanie trafiła w mój gust i jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, obserwowania nas na Instagramie i do zobaczenia w następnym filmiku.